Prognoza pogody nie przestaje zaskakiwać Polaków. Wszyscy mieli nadzieję, że już wkrótce rozpocznie się prawdziwa, ciepła wiosna, tymczasem znów synoptycy zapowiadają pogorszenie pogody. Czyżby zima znowu miała do nas wrócić? Prognoza pogody w pierwszych miesiącach tego roku nie przestaje zaskakiwać Polaków. Choć zima była stosunkowo łagodna i wiele mówiło się o szybkim nadejściu ciepłej i słonecznej wiosny, teraz wszystko wskazuje na to, że na te słoneczne chwile przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. Ostatnie pogodne dni sprawiły, że wszyscy mieliśmy nadzieję na koniec zimowej pory, niestety teraz pojawiły się wyjątkowo niekorzystne prognozy. Kropka. Wygląda na to, że przejaśnienia, którymi mogliśmy się delektować, były jedynie zapowiedzią nagłego pogorszenia pogody w ten weekend. Zgodnie ze słowami synoptyków, prognoza pogody na najbliższe dwa dni przyniesie nam znaczne obniżenie temperatur oraz niekorzystne warunki, lecz czy zwiastują one nagły powrót zimy? Prognoza pogody na weekend. Ostatnie dni rozpieszczały Polaków. Słońce często wyglądające zza chmur oraz temperatura miejscami osiągająca nawet do 15 stopni sprawiły, że wszyscy mieliśmy już nadzieję na nadejście prawdziwej wiosny. Niestety prognoza pogody na ten weekend nie pozostawia wątpliwości, musimy przygotować się na kolejną falę nieprzyjemnego ochłodzenia. Jak podają synoptycy, zachodnia oraz południowa Polska będzie musiała uporać się z częstymi opadami śniegu, deszczu oraz deszczu ze śniegiem, który towarzyszyć będzie mieszkańcom regionów przez dwa dni. Jakby tego było mało, niskie temperatury nad ranem w wielu miejscach przyczynią się do powstawania gołoledzi, na co szczególnie uważać muszą kierowcy. Temperatury wahać się będą zależnie od rejonu, zdecydowanie najzimniej jednak będzie na Podlasiu oraz Suwalszczyźnie, gdzie temperatury spaść mogą nawet poniżej 0 stopni Celsjusza w ciągu dnia. Nieco lepiej zapowiada się na wschodzie, gdzie mimo dużych opadów, temperatura utrzyma się nawet w okolicach 5 stopni. Prognoza pogody na przyszły tydzień. Na szczęście okazuje się, że weekendowe załamanie pogody to tylko wstęp do pięknego tygodnia, dzięki któremu wielu znowu uwierzy, że wiosna jest tuż za rogiem. Już w poniedziałek spodziewać się możemy wszechobecnego słońca oraz skoku temperatur, który najbardziej odczują mieszkańcy wschodnich granic naszego kraju. Tam słupki na termometrach wskażą miejscami nawet 15 stopni Celsjusza. Choć w kolejnych dniach temperatura nieco opadnie, nadal krążyć będzie wokół 10 stopni. A samopoczucie poprawiać nam będą promienie słoneczne. Przelotne opady dotrzeć mogą nad nasz kraj dopiero w czwartek, ale i one dotyczyć będą jedynie części północnej, podczas gdy reszta kraju znów rozkoszować się będzie mogła temperaturami dochodzącymi do 15 stopni Celsjusza.